Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zachęcam do wspólnego pochylenia się nad Słowem Bożym na niedzielę, już 19 w ciągu roku, tak zwaną zwykłą. Dotyczy ona przede wszystkim chleba. Taki jest jakiś przewodni temat tej niedzieli. Chleb. I pierwsze czytanie jest z Księgi Królewskiej. Dotyczy ona też Eliasza, proroka Eliasza. Eliasz musi uciekać przed swoim królem, który go prześladuje za wierność prawdzie, a jednocześnie za to, że jest nieugięty w głoszeniu tej prawdy, a to nie podobało się królowi. Dlatego też król czyha na jego życie poprzez potrzeb jego żony. I dlatego prorok musi uciekać i chronić się. Czytam. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. Tutaj słowo nam pokazuje, że Eliasz doświadcza psychicznego udręczenia, zmęczenia, zniechęcenia wobec życia. Problemy go przytłaczają, widzi swoją bezsilność, niemoc, bezsens tego życia, bezsens działania. Ta rzeczywistość towarzyszy współczesnemu też człowiekowi. Człowiek czuje się zmęczony, zagubiony, czuje taki bezsens życia, płyciznę, taką bezradność, taki brak sensu tego życia, celu. I właśnie czytam dalej. A oto anioł trącający go powiedział: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ten dar, który otrzymał, chleba i wody, jeszcze nie obudził w nim nadziei do końca. Jeszcze nadal jest zrezygnowany. Nadal jeszcze tkwi w swojej bezsilności. I oto ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Tutaj pokazana jest obecność Boga, który wkracza w bezsilność, niemoc, załamanie duchowe proroka Eliasza. Bóg sam poprzez anioła wkracza i pomaga mu i fizycznie, ale i duchowo. Wspiera go, daje mu siłę, daje mu pokarm, który uzdalnia go do dalekiej, dalekiej drogi. To pierwsze czytanie jest zapowiedzią Ewangelii. W Ewangelii też mamy pokazaną postawę Jezusa, który wskazuje, że On jest tym chlebem dającym siłę człowiekowi do życia, dającym mu nadzieję na codzienność, a jednocześnie dającym mu pełne zbawienie, życie wieczne. Czytam w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Tutaj Pan Jezus domaga się wiary w Niego. Trzeba w Niego uwierzyć i wtedy otrzymuje się wielką moc, duchową moc, która człowieka prowadzi, która daje mu siłę. Trzeba się umocnić żywym Jezusem, czyli Eucharystią, Komunią Świętą.
Dlatego Pan Jezus mówi: ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Ten chleb, który spożywamy każdego dnia, jest tak bardzo potrzebny, ale niewystarczający. On nie jest w stanie nadać nam głębi życia, sensu życia. On podtrzymuje to życie fizyczne, biologiczne i to tak bardzo ważne. Ale jednak on nie spełni tego, co w głębi serca jest. Chleb, który daje zaspokojenie, gasi głód duszy, serca, wnętrza, to jest chleb eucharystyczny, to jest chleb, który daje Jezus. To jest sam żywy Jezus, bo on jest tym chlebem żywym. Dlatego mówi, że kto będzie spożywał Jego ciało, czyli Jego będzie przyjmował w Komunii Świętej, będzie miał życie wieczne, będzie miał zbawienie. Wielki dar, wielki cud. Bóg nas kocha, bardzo nas kocha. Bóg troszczy się o nasze życie doczesne i wieczne. Pragnie, abyśmy otwarli się na ten Jego obdarowujący dar miłości, nieskończonej miłości. Miłości troskliwej, miłości, która pragnie, aby człowiek żył, był szczęśliwy i to na wieki. O własnych siłach, o ludzkich siłach jest to niemożliwe, ale właśnie z Bożą łaską, z darem Bożym jest to dla człowieka osiągalne. Dlatego też przed Ewangelią jeszcze raz słyszymy te słowa: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Cudowny dar, cudowna obietnica, wspaniała perspektywa. Trzeba tylko uwierzyć. Kto uwierzy, odkryje ten skarb. Ten się otworzy, ten stanie się nowym człowiekiem. Dlatego też święty Paweł w liście do Efezjan woła do chrześcijan: bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. To Duch Święty w nas budzi to nowe życie, to głębokie pragnienie przyjmowania Jezusa, życia z Nim i według Jego wskazań Ewangelii. To też tym, co zasmuca Ducha Świętego, jest zawsze grzech ze strony człowieka. Nieposłuszeństwo Bogu, niewierność, odrzucenie Boga. A z tym idzie również negatywne traktowanie drugiego człowieka, poniżanie, chęć dominowania nad nim. Stąd się rodzą i nienawiści, obmowy, oczernianie, wojny, podstęp, spryt, przemoc. No taki świat dzisiaj jest. Dlatego święty Paweł mówi dalej: niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za was, za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. W Chrystusie mamy prawdziwy wzór miłości Boga i człowieka. Chrystus jest tym niedościgłym, ale jakże możliwym do naśladowania wzorem. Uczyć się od Jezusa. I dlatego ta przyjaźń z Jezusem jest życiodajna, najważniejsza dla człowieka. Bo im bardziej jesteśmy z Jezusem związani, tym bardziej potrafimy odkrywać Boga, miłować Go i radować się tą miłością Boga. Ale jednocześnie w Bogu miłować drugiego człowieka, każdego. Nawet im, mówi Pan Jezus, wrogów. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Eucharystię. To jest największy dar miłości. To jest dar życia wiecznego, chleb, który daje zbawienie. Szczęść Boże.